24 lutego, to jest wielkie wydarzenie w Grodzisku Wielkopolskim, ukończyliśmy sieć szerokopasmowego internetu i myślę, że to jest coś, na co przez 2 lata oczekiwaliśmy. To jest coś, co powinny robić wszystkie gminy w całej Wielkopolsce, a nie tylko w Wielkopolsce, ale również w całej Polsce. To jest dobry krok i dobry kierunek, żeby wszyscy mieli po prostu światłowód w domu. Szkoła podstawowa, opieka społeczna, gimnazjum, przedszkole, miejsko-gminny ośrodek kultury, CK Rondo, biblioteka. Administracja musi podążać za wszystkimi nowościami, które występują, a przede wszystkim mam na uwadze szkoły, w których musimy młodzież uczyć, jak postępować, jak się znajdować w dzisiejszym świecie. Cieszymy się, że to mamy, ale nie zapominamy o dalszym jego rozwoju.